Cześć wszystkim, znowu Pono 7. Dalszy ciąg Raymana 3. Dobra, idziemy? Na górę, o! Skarbonka. Nie można popuszczać skarbonką. Muszę się przyzwyczaić do swojego przeznaczenia. Dobra. Tutaj są punkciki. Okej, okay, tam jest ten Sien. Tego jeszcze na razie nie możemy się dostać. Okej. Okay. Więcej punkcików. Jeżeli kogoś denerwuje to, że zbieram punkciki, to piszcie to w komentarzach. To mnie dobrze, mogę ją mijać. Nie mają nasz żadnego znaczenia. Ale dla mnie tak. Tak trochę przyjemności jest w ich zbieraniu. Dobra. Zaraz nim tam pójdziemy się. Przywitamy z tymi panami. A! Dobra. I co nam tu dało? Czy mam jakąś puszkę? Tutaj nie, tutaj nie. A, dobra. Już wiem. Musimy tutaj wejść. Aj. Niechcący. Nie wiem w sumie, jak to się stało. Dobra. I tutaj. Okej. Okay. Coś nam to odblokowało. Tak, tego też nie. Nie bym pogadał, ale muszę spadać. Aha, dobra. To animację już widzieliśmy, ale co tam? Za jakiś czas możemy zobaczyć to jeszcze raz. Dobra, czy tutaj były jakieś drzwi, które pominąłem? Na górze na pewno były. A tutaj? Sprawdzę, bo już... Nie, tutaj nie. Dobra. Dobra, teraz trzeba się szybko spinać. Tam na górze były drzwi czerwone. Patrzy, no, brama do zniszczenia. I on da nam kolejną puszkę. Jaką? Tym razem? Samą czerwoną. Dobra. Znowu idziemy szybko. Daje na bramę. Dobra. Okej, okay, to jest wyjście. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Okej, okay, kolejny tensję. Lecę, trzeba bit wypełnić. Okej, okay. Coś tu jeszcze mam do otwierania? Chyba nie. Okej. Okay. Chyba wszystko. Się pewnie jeszcze przejrzę. Dobra. To wszystko, idziemy. I koniec poziomu. Ile punktów zebrałem? 75%. Okej. Okay. Może być. Następny poziom premiowy już niedługo. Rayman, zobacz! Gabinet lekarski! Udało nam się! Widzicie? Wiem, że już jesteśmy blisko. Au. Ta. Nie wiem, nie spać. Dobra, i co my tu mamy? Nic takiego. Skinia, w której nic nie ma. Czuję, że zaraz będzie chryja. No. Patrzcie, to jest Mroklum Inżynier. Mroklum. Tak, ten wie, jak się brać do roboty. Okej, dobra, to jest nasz pierwszy boss w grze. Nie jest zbyt trudny, jest bardzo łatwy. Jak się można łatwo domyślić, najpierw trzeba naciskać świecące to coś. Jak naciśniemy 3, to coś się wydarzy. Ale go odciągniemy od środka. I teraz biegę po puszkę. Bo on chce zniszczyć puszkę.
to może zrobić. I teraz bam, 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 chodź tu, chodź tu. Ach, tak lepiej. Pra. Pra, pierwszy, drugi. Dobra. Znowu muszę go odciągnąć od środka. Żebym miał czas zdobyć puszkę. Jeżeli on dobiegnie do niej pierwszy, to ją zniszczy. Pra, chodź tu, chodź tu. O nie. Jeszcze tylko raz. Okej. Okay. No będzie trudniej. Do inne mroklumy wyłazić, mu pomagać. Ale to nie jest problem. Dobra, chodź tutaj. Okej. Okay. I do widzenia, proszę pana. Ha, ha, ha. Dobra, nie było trudno. Pora na... Pora teraz na Raymana. Zapraszamy Roklumy do tańca. Będziemy tańczyć walca. Relacja na żywo ze stadionu w Czystych Liściach. Miejscowy faworyt Rayman. Tak. W brawurowym stylu rozprawia się z drużyną Roklumo. Niestety... Te nogi są trochę mało zwrotne. Ale spoko. Tak długo jesteśmy na nogach. Nie mogą nam nic zrobić. Do walca, panowie, do walca! Prawda, chyba brakuje nam kobiet, ale co tam. A? O, to chyba prawie trafiło Raymana. Okej. Okay. Wiecie, jak mówię, to jest trochę mało zwrotne. Łatwo pomijać ten rotulny. Trzeba podskakiwać. Się trochę to naprowadza. Zasadniczo rotumy realizują się w dwójnasób. Żują gumę i spuszczają łomot. Okej. Dobra. Zawrót. Zawrót. Jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Raymond stoi nad przepaścią. Rotumy muszą go już tylko popchnąć. Nie wiem, co to miało znaczyć. Wcale nie czuję się w żaden sposób zagrożony. A, już myślałem, że się ucieknie. Nie czemu nie opuścił tego tekstu, ale czasami też mówi o zachwycającej pracy nóg. Można tak to ująć. Dobra, ostatni Mroklum. Dobra, to poszło sprawnie, że tak to ujmę. Dobra, czas iść do lekarza. Co to po to tu jesteśmy, tak? Tak. Okej, 100%. Chyba nie było jakichś wymagań dużych w tym poziomie. Tego nie mówiłem, ale nie spodziewajcie się, że dużo poziomów będę kończył na 100%. To nie w moim stylu. Okej. Okay. Okej. Okej. Właśnie, Globox. Tam jest twój ratunek. Tam jest twoja przyszłość. Ratuj! Czy jest to na sali lekarz? No, zanim pójdziemy, musimy zbierać punkty. Ponieważ musimy. Okej, okay, jeszcze tutaj punkcik. Tutaj. No i do środka, do lekarza. Pozbądźmy się tego, Andre. Gdzie? Spokojnym krokiem. Profesjonalisty. Zobaczcie. Proszę, ten pewny proszę, wzrok. Proszę. Co my tu mamy? Można? Widzę, że połknąłeś czarnego kudrzaka. Musimy sięgnąć po dość drastyczne metody. Poważny problem. Hmm.
Taki riff na jednej strunie, tylko ten, u tensjenów. Nie zadziałało. Obawiam się, że jest gorzej niż sądziłem. Widzisz, pasożyt przeniknął przez trzustkę i zagnieździł się w żołądku. Będziesz musiał skonsultować to z gastrologiem. Znam świetnego specjalistę, który mieszka w krainie żywych topów. No to lecę, muszę umyć narzędzia. Okej. Skierował nas do kolejnego profesjonalisty. Ale to oznacza więcej podróży rakietą. Okej, na dobry początek zeskoczę, bo tak. To było kompletnie zamierzone. Okej, dobra. Czy my w lewo, w prawo, w lewo. Naszego ostatniego... ostatniej wizyty w tym dziwnym wymiarze nie zmienili muzyki. No spoko. Okej. Nic nie można pominąć. Okej. Dzika jazda. Tak, tam pewnie jest trochę cicho. Ale trudno. Dobra. Tu mamy hop, 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 hop. Hop. Okej, hop. Jak to się dało tam to również chyba zebrać? Może się dało, może nie. Uuu, dobra, to było blisko. Hop, hop. Ha! Uuu, ruszające się, tak? Jeszcze nie widziałem. Idziemy przez czerwony korytarz muzyki. Może to jakoś inaczej można nazwać. Bardziej poetycko. Ty, zobacz! Na pewno można. Helikopter, co nie? Co nie? Microbox, co nie? Okej. Ciekawe, co to za nagranie? Tam chyba wcześniej skoczyć. A? Mam jeszcze parę punktów, które zbieram, które pominąłem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okej, dobra. Tak lepiej. To chyba trzeba, musiałem trochę samemu wskakiwać. To się szybko walą. Okej. Dobra. Jedziemy już do końca. Szkoda, fajny beat. I hopla. Ale... coś chyba poszło nie tak. Coś chyba poszło nie tak. Ty mały podglądaczu, wstydź się! Czekaj, niech ja cię dorwę! Przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem! Tak, tak, Rayman, każdy tak mówi. Okej. Okay. Mieliśmy wylądować w jakiejś krainie nieumarłych, czy coś takiego. To nie jest kraina nieumarłych, chociaż zdecydowanie wygląda na krainę nieumarłych, ale wierzcie mi, to nie jest to, gdzie mieliśmy wylądować. Tym bardziej, że nie ma z nami Globoxa. Tak. Więc trzeba będzie ogarnąć ten problem. Ale to w następnym odcinku. Już podwiedzamy sobie te piękne bagna. Z pewnością będą jakieś piranie na bagnach, taka tradycja. Rejmenowa. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!